Konkursy, gry i zabawy czekały w czwartek na uczestników 16. edycji Podlaskich Dni Rodziny. Tegoroczny festyn integracyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin odbył się pod hasłem Rodzina, miłość, wsparcie i tradycja. W ogrodzie środowiskowego domu samopomocy w Suwałkach wspólnie czas spędzało blisko 200 osób z 10 ośrodków wsparcia dla osób potrzebujących. Był spektakl teatralny, muzyka na żywo i wspólne śpiewanie. Najmłodsi mogli pomalować twarze i poskakać na trampolinie. Wszystko w miłej, słonecznej atmosferze. Jak mówił Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, młodzież zawsze bardzo przeżywa takie wydarzenia i z niecierpliwością oczekuje wspólnych spotkań. Dobra pogoda, staramy się to wesoło spędzić. Bardzo żyje młodzież, która przychodzi z tych ośrodków tutaj do nas. Oni to przeżywają. Już od wielu tygodni była mowa, że to się odbędzie, cieszą się i to jest chyba najważniejsze. Chcą się integrować, parę razy do roku robimy właśnie takie spotkania. Dzisiaj Podlaskie Dni Rodziny, ale także jesienią będziemy robić Czary Mary. To jest potężny bal, gdzie jest ponad 500 osób. W tamtym roku było chyba 535. Będziemy także robić Spartakiada Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. To tak została ona nazwana prawie 30 lat temu. Teraz będzie 29. edycja tego spotkania i też jest zawsze dużo zainteresowania.